10 zagranicznych piosenek o Polsce. Neon Indian to grupa muzyczna pochodząca z Austin oraz Brooklynu. W jej skład wchodzi jeden twórca, Alon Palomo, znany także ze swojej współpracy ze zespołem Ghost Hustler i jako artysta tworzący projekt Vega. W tworzeniu albumu swój udział ma Alicia Scardetta, wideokompozytor, która tworzy filmy towarzyszące muzyce. Podczas występów na żywo zespołowi towarzyszy jeszcze Jason Faris, Ronald Gerhardt i Lenny McCumber. Zespół zaczął zdobywać popularność w 2009 roku po opublikowaniu w internecie kilku swoich utworów, które zostały zarecenzowane przez strony muzyczne oraz zajmujące się tematyką blogi. Utwór Polish Girl został wykorzystany m.in. w grze GTA V. Otóż ten zespół postanowił wspomnieć o jednej z naszych rodzimych polskich dziewczyn i była to druga zapowiedź płyty Era Extrana z 2011 roku. Niestety tych piosenek nie mogę tutaj puścić ze względu na prawa autorskie, film zostanie usunięty jeśli je wykorzystam, ale podaję tytuły. Neon Indiana, Polish Girl. Interpol, amerykański zespół indie rockowy założony w 1997 roku. Grupa pochodzi z dzielnicy Williamsburg w Nowym Jorku, z którym jest nierozłącznie związana. Interpol jest jednym ze zespołów składających się na tzw. muzyczną scenę indie Nowego Jorku. Należy do tzw. odrodzenia grunge'u pierwszych lat trzeciego tysiąclecia, do którego zalicza się takie zespoły jak The Starkes czy Yes. Muzyka zespołu jest często porównywana do twórczości Joy Division. Zespół Interpol zadebiutował w 2002 roku płytą Turn on the Bridge Lights. Na wydawnictwie składającym się z 11 piosenek znalazła się piosenka Roland, w której Roland Banks śpiewa, że jego najlepszy kumpel jest mordercą, ma 16 noży i jest z Polski. Wszystko to znajduje się w pierwszej zwrotce utworu. Low Rar, islandzka grupa, nie tak dawno wystąpiła w Polsce na 3 koncertach. Warto wspomnieć, że na ich ostatniej płycie, Once in a Long, Long While, znajduje się piosenka o tytule Poznań, dedykowana naszemu miastu, Poznaniowi. Inny utwór natomiast zatytułowany jest Gosia. Wszystko to dzięki wokaliście zespołu, Ryanowi Karazia, który jest blisko związany z Polską i ma w niej wielu przyjaciół. Kasabian, brytyjski zespół grający muzykę z gatunku rock alternatywny oraz indie rock, połączoną z elektronicznymi brzmieniami. Kasabian co prawda nie pokusili się o nagranie piosenki o naszym kraju, ale nawiązanie do Polski pojawia się w teledysku do Rewired. W klipie tym pokazano mnóstwo marek samochodów, a wśród nich naszego ulubionego malucha, czy Fiata 126P. Nastąpiło to w 40. rocznicę pierwszego wyprodukowania tego samochodu. Joy Division, brytyjski zespół rockowy założony w 1976 roku w Manchesterze, wykształcił się z punkowej grupy Warsaw. Grał posępną, refleksyjną muzykę. Ostatecznie jego styl muzyczny zaklasyfikowano do post-punk i nowej fali. W 1980 roku, po śmierci wokalisty, grupa rozwiązała się. Pozostali członkowie utworzyli wówczas formację New Order. Zanim słynne Joy Division zaczęło mieć taką nazwę, nazywali się Warsaw, o czym wspomniałem, czyli Warszawa. Członkowie zaczerpnęli nazwę z piosenki Warszawa Davida Bowiego. Płyta o takiej samej nazwie miała się ukazać w latach 70., jednak muzycy nie byli zachwyceni montażem końcowym, jaki zagwarantowała im wytwórnia. Nakład został wycofany i zniszczony. Dopiero w 1994 roku kompilacja została wydana oficjalnie, a wraz z nią utwór Warsaw. Co ciekawe, piosenka opowiada o postaci Rudolfa Hessa, wysokiego dygnitarza III Rzeszy i współpracownika Hitlera. Poleciał on w 1941 roku do Szkocji, by spróbować nawiązać kontakt i pokój z państwami antyhitlerowskimi. Marina Diamandis.
walizka piosenkarka indie rockowa, greckiego pochodzenia, kompozytorka i autorka tekstów. Marina często analizuje w swych utworach elementy ludzkiego zachowania. Jej styl muzyczny obejmuje nie tylko klawiszowo akompanianowe ballady, ale także szybkie utwory pochodzone od muzyki nowej fali z pełnym wsparciem muzycznym. Według niej duże znaczenie dla jej twórczości mają tacy muzycy jak Blondie, Patti Smith i Nirvana. Otóż Marina nagrała kawałek o nazwie Hollywood, który opowiada o polskiej dziewczynie szukającej męża w Ameryce, mającej na imię Ania. Sabaton, szwedzka grupa heavy metalowa, wielokrotnie występująca w Polsce. Nasz kraj szczególnie upodobali sobie, nagrywając również piosenkę I Precinct. Znalazła się ona na płycie Coat of Fur, wydanej w 2010 roku, a każdy utwór został zainspirowany wydarzeniem historycznym. I Precinct bezpośrednio tyczyło się powstania warszawskiego, a cała grupa przyjechała do Polski, aby nagrać teledysk. Zdjęcia realizowane były w fabryce Norbilna w Warszawie. W klipie wystąpili m.in. generał Władysław Skrzypczak, szwedzki aktor Peter Stromar, czy też Monika Buchowiec. Premiera teledysku odbyła się w rocznicę Powstania Warszawskiego. Groovy Armada. Brytyjski duet muzyczny. Ich twórczość to szeroko pojęta muzyka taneczna, oparta na brzmieniach elektrycznych, house, hip-hop, chill-out. Zespół został założony w Cambridge w połowie lat 90. przez Andiego Kato i Toma Friedlaya. Zespół nagrał 6 albumów. Pochodzą z nich takie utwory jak See You Baby, Super Stylin', But I Feel Good czy My Friend. Zespół wystąpił w 2007 roku i 2010 roku w Gdyni na festiwalu Heineken Open Air Festival, a także w Warszawie na Orange Warsaw Festival. Miłą niespodzianką w 2010 roku było to, że członkowie londyńskiego duetu ponownie wydali album Black Light, a na nim piosenkę, która nazwana została nazwą stolicy naszego kraju. Muzycy w jednym z wywiadów przyznali, że nagrywając album słuchali dużo Davida Bowiego, stąd pewnie zafascynowanie naszym miastem, czyli Warsaw. Skąd ten David Bowie się cały czas przewija? Zaczekajcie. U2, irlandzki zespół rockowy, powstały w Dublinie w roku 1976 pod nazwą U2, występujące od 1978. Do połowy lat 80. zespół uzyskał międzynarodowy rozgłos, przede wszystkim za sprawą pewnego pasji wokalu Bono. Lekki falset ponad 3 oktawy, oryginalnego stylu gitarowego i repertuaru, składającego się głównie z melodyjnych, chwytliwych, a jednocześnie przepełnionych emocjami utworów, z których część stała się wielkimi światowymi przebojami. W 1983 roku grupa U2 wydała swój trzeci studyjny album War. Trzecią piosenką na liście oraz głównym singlem promocyjnym stała się piosenka New Year's Day. Utwór początkowo był dedykowany ukochanej żonie wokalisty, jednak po dramatycznych wieściach o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce oraz działalności ruchu Solidarność postanowił on zmienić swoje zdanie i utwór zadedykował wszystkim Polakom. W trakcie kolejnych lat działalności zespół i koncert w Polsce Bono niejednokrotnie przywoływał tę historię i chętnie ją opowiadał. David Bowie. Davida Bowiego nie ma już z nami, zostały tylko jego melodie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wokalista odwiedził nasz kraj dwukrotnie w 1973 i 1976 roku. Podczas drugiej podróży do Moskwy zatrzymał się w Warszawie na kilkugodzinny postój, podczas którego wybrał się na spacer, docierając do placu Komuny Paryskiej. W sklepie kupił kilka winyli, w tym płytę zespołu Śląsk, kompozycję Helokanie, na której częściowo oparł swój utwór Warszawa. Piosenkę napisał wraz z Brianem Eno i już rok później ukazała się ona na jego albumie Low. Kompozycja głównie instrumentalna zawiera na końcu kilka wersów śpiewanych przez Bowiego w wymyślonym języku. Piosenka otwierała jego trasy koncertowe w 1978 i w 2002 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. To ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.